Hej, hej! Dzień dobry. Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Cię w moim Wiedźmim Lesie. Przychodzę dzisiaj do Was już dosyć dawno obiecaną, przepraszam bardzo, że dopiero teraz się pojawia, naukową środą dotyczącą gospodarki wodnej roślin i omówienia tego, czym jest transpiracja, czym jest gutacja i czym jest opuchlizna wodna liście nazywana edemą. Czyli kolejny odcinek z cyklu Naukowa Środa. O tym filmie wspominałam już chyba dobry miesiąc temu. W końcu udało mi się zebrać do niego i go dla Was przygotować. Źródłem dzisiejszego filmu są moje notatki z liceum. Wszystko, co będę mówiła, jest po prostu w nich zawarte i było przeze mnie przerabiane jakieś 5 lat temu bodajże. Była druga klasa. Było przeze mnie przerabiane 5-6 lat temu, więc musiałam sobie odrobinę tą wiedzę odświeżyć i dogrzewać siebie moich notatek z liceum, co nie jest łatwo, były pochowane w kartonach, więc proszę docenić moją chęć podzielenia się z Wami tą wiedzą. Po prostu spuszczałam ptaki, wyciągając wszystkie kartony z szafy i szukając, do którego włożyłam zeszyty z biologii. Przytaczając mojej wypowiedzi termin gospodarka wodna, oczywiście muszę powiedzieć, czym to tak właściwie jest. Więc gospodarka wodna to jest rozdysponowanie wody w roślinie. Liczy się tutaj pobieranie wody, to jak się ona przemieszcza, w jaki sposób ona jest usuwana z rośliny, w jaki sposób ta woda się w tej roślinie rozkłada. I właśnie od pobierania wody zaczniemy. Bo myślę, że no, ciężko będzie mówić o wszystkich pozostałych zjawiskach, nie omawiając wcześniej, w jaki sposób ta woda jest przez roślinę pobierana, bo tak naprawdę wszystkie zjawiska wynikają bezpośrednio z tego, jaki mechanizm ta roślina ma. Jeżeli chodzi o pobieranie wody przez roślinę, to będziemy rozróżniać pobieranie wody bierne i czynne. Na czynnym nie będę się skupiać, dlatego że ma ono znaczenie marginalne i po prostu w tej mojej wypowiedzi, w całym dzisiejszym filmie nie będzie ono miało znaczenia. Skupimy się na biernym pobieraniu wody, czyli pobieranie wody bez użycia przez roślinę energii. Pobieranie wody bierne odbywa się na zasadzie różnicy stężeń w poszczególnych częściach rośliny, jak i w glebie, jak i w powietrzu. Tutaj obok będziecie mieli moją piękną grafikę z czasów licealnych. Litery i oznaczenia, które widzicie dookoła, jest to skrót od potencjału wody. Potencjał wody definiowany jest jako zdolność wody do wykonania transportu. Woda ma tym większą zdolność do wykonania transportu, im mniejsze jest stężenie substancji w niej rozpuszczonych. Dlatego, że całe pobieranie odbywa się tak naprawdę na zasadzie zjawiska osmozy, czyli wyrównania stężeń. Czyli jeżeli mamy dwa naczynia z wodą, które połączone są ze sobą membraną, która pozwala tylko na przechodzenie wody, i w tym naczyniu rozpuścimy 3 łyżeczki soli, a w tym naczyniu rozpuścimy 1 łyżeczkę soli i połączymy je tą membraną, to oba naczynia będą chciały wyrównać stężenia. I co zrobimy? Będziemy musieli przelać trochę wody z tam, gdzie rozpuściliśmy 1 łyżeczkę soli, do tego naczynia, które ma 3 łyżeczkę soli. Wtedy te 3 łyżeczki soli rozpuszczą się w 3 razy większej ilości wody niż ta 1 łyżeczka soli i będziemy mieli dokładnie to samo stężenie substancji. Właśnie na takiej zasadzie odbywa się transport wody w roślinie. W tym przypadku będę się posługiwać pojęciem potencjał wody, dlatego że właśnie takie oznaczenia są na tej mojej grafice. Nie chcę natomiast w żaden sposób mieszać i uważam, że wtedy będzie po prostu najjaśniej. Czyli tak jak powiedziałam, im wyższe stężenie substancji rozpuszczonej w wodzie, tym mniejszy potencjał wody rośliny. Czyli skoro woda przypływa z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu, to znaczy, że woda będzie przepływać z części, która ma większy potencjał wody do transportu, do części, która ma mniejszy potencjał wody. Po prostu. Żeby po prostu te potencjały wyrównać. Potencjał czystej wody to jest potencjał równy 0. To jest woda, w której nie są rozpuszczone żadne substancje. Tak jak widzimy na tej grafice, potencjał gleby, powiem szczerze, że nie pamiętam, czy są tutaj dane podawane adekwatne do tego, jak to jest w rzeczywistości, czy to po prostu było zapisywany przeze mnie przykład, żeby po prostu zgadzały się różnice, więc jakby nie zwracajmy uwagi na to, jakie dokładnie wartości są tutaj podane, skupmy się tylko na tym, jaka jest różnica. Jak widzimy, potencjał wody w glebie jest najwyższy, później w korzeniach jest niższy, w łodygach jest jeszcze niższy, w liściach jest jeszcze niższy, a najniższy jest w powietrzu. W takiej sytuacji ta woda przez roślinę będzie przepływać w odpowiedni sposób, czyli korzenie za pomocą włośników, czyli od głównego korzenia takie drobne włoski,
To właśnie włośniki są wyspecjalizowane do tego, żeby pobierać wodę i sole mineralne z gleby, z podłoża, z pożywki, z wody, zależy w jaki sposób uprawiamy tą roślinę, ale to właśnie włośniki są wyspecjalizowane do tego, żeby tą wodę pobierać. Mamy taką sytuację, że roślina wypiła już swoją wodę, na przykład nie podlewaliśmy przez jakiś czas podłoża u rośliny, podłoże jest suche, roślina jest sucha, podlewamy podłoże. W momencie, kiedy podlejemy sobie podłoże, zwiększymy ilość wody w podłożu, natomiast ilość substancji rozpuszczonych zostanie taka sama. Co za tym idzie, zmniejszy nam się stężenie, natomiast zwiększy nam się potencjał wody podłoża. Natomiast roślina nadal się nie napiła, nadal w korzeniach ten potencjał wody jest niski. Roślina zaczyna pobierać biernie, czyli ta woda samoczynnie przez włośniki wpływa do rośliny i jest w korzeniach. Teraz podniósł się potencjał w korzeniach, łodyga ma mniej, przekładamy do łodygi. Podniósł się potencjał w łodydze, liście mają mniej, przekładamy do liścia. Podniósł się potencjał w liściu, miejsce w liściu jest skończone, ta woda zaczyna przepełniać ten liść, mamy mniejszy potencjał wody w powietrzu, woda wyparowywuje. Zostać na aspirację, do której wrócę. Właśnie w taki sposób odbywa się transport wody w roślinie. Mam nadzieję, że nie było to chaotycznie powiedziane i że zostawiłam to po prostu w sposób zrozumiały. Jeżeli macie do tej kwestii jakiekolwiek wątpliwości, zadawajcie mi pytania w komentarzach, postaram się do wszystkich ustosunkować i po prostu na nie odpowiedzieć. Omówiliśmy, jak ta woda dostaje się do rośliny i w jaki sposób jest jej transportowana, oczywiście odpowiednimi do tego naczyniami. Wspomniałam o transpiracji, czyli o oddawaniu wody z powierzchni liścia. Jeżeli chodzi o samo zjawisko transpiracji, to ma ono na celu nie tylko pozbycie się wody, ale też ochłodzenie rośliny. I działa to, będzie to działać w taki sam sposób, jak działa u nas pot. Czyli wyprodukowanie odrobiny wody na skórze, czy też na powierzchni liścia, która ma odparować. Odparowanie to jest zmienienie stanu skopienia wody z cieczy na gaz. Do tego potrzeba energii. I ta woda odparowując odbiera energię, a energia to ciepło, to odbiera również ciepło z liścia. W ten sposób roślina się chłodzi. Ale w ten sposób roślina również pozbywa się nadmiaru wody z liści. Jeżeli chodzi o transpirację, wyróżniamy trzy rodzaje transpiracji. Transpiracja kutikularna i przedchlinkowa, które mają marginalne znaczenie dla rośliny i transpiracja szparkowa za pomocą aparatów szparkowych. Jeżeli chodzi o budowę aparatów szparkowych, tutaj macie zdjęcie. Natomiast jeżeli chodzi o działanie aparatów szparkowych, to tak jak widzicie, aparat szparkowy to są dwie komórki szparkowe, które od wewnątrz mają grubszą ściankę, od zewnątrz mają tą ściankę cieńszą. I możemy to porównać do dwóch takich fasolek do dmuchania powietrza. Jeżeli one tego powietrza mają mało, i tutaj w tym przypadku powietrzem będzie woda w komórce. Jeżeli one tego powietrza, czyli wody mają mało, to są sobie w takiej formie. W momencie, kiedy zaczniemy dmuchać te balony w kształcie fasoli, czyli dolewać im wody, czyli wzrośnie nam turgor, a turgor to jest wypełnienie komórek przez wodę, o czym powinnam była wspomnieć wcześniej, przepraszam, nie wspomniałam, wspominam teraz. Turgor to jest poziom wypełnienia komórki przez wodę. Czyli jak mam wysoki turgor, to komórka jest wypełniona wodą, jak jest niski, to jest w małej ilości wypełniona. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy dmuchać do tych fasolek, czyli napełniają się one wodą, zaczynają one się wypełniać i przyjmować swój właściwy kształt. Tak samo mam w przypadku aparatów szparkowych. Robi nam się szparka, którą ta woda z liścia swobodnie ucieka, następnie jest odparowywana. Aparaty szparkowe na naszych roślinach znajdują się głównie na spodniej stronie liścia, dlatego właśnie istotne jest, żeby przy tej spodniej stronie niczym nie przecierać, nie psikać, chyba że mamy do czynienia ze szkodnikami, wtedy to leczenie wiadomo jest inne. Natomiast jeżeli nie ma takiej potrzeby, to żeby tej spodniej strony nie psikać, nie dotykać, nie namaczać, dlatego że tak jak mówię, są tam aparaty szparkowe, uszkodzenie aparatów szparkowych będzie miało bardzo negatywny wpływ na naszą roślinę, o czym dowiemy się później. Kiedy ta transpiracja zachodzi? Co wymusza na roślinie transpirację? No to już zaczęłam od tego, że te aparaty szparkowe otwierają się w momencie, kiedy wzrasta turgor tych komórek szparkowych, czyli kiedy roślina dostaje wodę. Kiedy jeszcze? Transpiracja będzie nam zachodzić szybciej, kiedy będziemy mieli wyższą temperaturę i kiedy będziemy mieli więcej światła. Dlatego zazwyczaj transpiracja w naturze zachodzi najczęściej w dzień około południa. W nocy te aparaty szparkowe są zamknięte. Ale aparaty szparkowe mogą się nam również zamknąć, nawet jeżeli mamy światło i dużo wody w roślinie. Otóż przy temperaturze poniżej zera i w temperaturze powyżej 30 stopni te aparaty szparkowe zamykają się automatycznie. Czyli nie jest wtedy możliwa transpiracja szparkowa, która odpowiada 90% transpiracji. Zostaje nam wtedy tylko transpiracja kutikularna i przedklinkowa, które łącznie stanowią
tylko około 10% transpiracji rośliny. Omówiliśmy transpirację. W czym w takim razie jest gutacja? Gutacja to jest zjawisko, które pomaga się roślinie pozbyć nadmiaru wody. Mówimy o tym, że jest to zjawisko naturalne. Owszem, bo ono występuje w naturze, natomiast nie jest to zjawisko, które zachodzi, kiedy roślina się dobrze czuje. Jest to jakby zachowanie rośliny ratunkowe. W momencie, kiedy transpiracja nam nie wystarcza, roślina zaczyna nam gutować. Gutować, czyli na liściu pojawiają się krople wody, które spływają. Bardzo często to widać. Na przykład u Monster na końcu liścia mamy zebraną kroplę. Tutaj będzie zdjęcie bodajże na mojej Time Constellation. I tutaj widzimy gutację. Ta gutacja bardzo często pojawia się w momencie, kiedy są deszczowe dni, mamy uchylone okno, bo wtedy wzrasta nam wilgotność w pomieszczeniu. Czyli zwiększa nam się potencjał wody w otoczeniu i wtedy może się okazać, że potencjał wody w otoczeniu jest wyższy bądź równy potencjałowi wody w liściach. I wtedy mamy problem, bo transpiracja nam nie zajdzie, bo na jakiej zasadzie miałaby zajść? Wtedy roślina ratuje się przed niszczeniem tkanek przez wodę, przed zbytnim nagromadzeniem wody i zaczyna gutować. Gutowanie jest możliwe dzięki komórkom, które nazywamy hydatodami. Po polsku często bywają nazywane wypotnikami i te komórki umożliwiają wodzie wydostanie się na zewnątrz i spływanie właśnie w formach takich kropel. Taka gutacja jest też bardzo często do zaobserwowania po nocy, bo tak jak powiedziałam, w nocy aparaty szparkowe raczej są zamknięte, ta transpiracja nie zachodzi, a roślina wciąż chce się pozbyć wody, więc ratuje się chociażby gutacją. Na samym końcu chciałabym omówić opuchliznę wodną liścia, tak zwaną edemę, pisana o edema. Edema to nie jest choroba rośliny. To jest zjawisko, które się pojawia, kiedy ta gospodarka wodna, którą Wam przed chwilą omówiłam, zawodzi. Nie jest to spowodowane żadnym szkodnikiem, nie jest to spowodowane światłem, nie jest to spowodowane temperaturą, chociaż światło i temperatura będą miały na to wpływ. Jest to spowodowane tylko i wyłącznie zaburzoną gospodarką wodną, czyli tym, że parcie korzeniowe, czyli pobieranie wody przez korzenie, jest wyższe niż to, ile tej wody jesteśmy w stanie wytranspirować z liścia i zużyć w roślinie. W jaki sposób ta edema będzie nam się na liściach objawiać? Będą to albo mokre, rozlane plamy, zazwyczaj od spodu liścia. Tutaj macie zdjęcie. Dzięki uprzejmości mojej znajomej z Instagrama. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Marzenko. Tak to będzie wyglądać, tutaj macie liść alokazji. To jest jedna z wersji. Takie plamy bardzo często pojawiają się właśnie na liściach, które są odrobinę grubsze i te plamy widać tylko od spodu, ewentualnie pod światło, z góry nie widać. Kolejną opcją jest to, i szczególnie to widać na cięższych liściach, na przykład liściach niektórych filodendronów, liściach syngoniów itd., że oprócz tego, że mamy te rozlane plamy od dołu, od góry zaczną nam się robić brązowe plamy. Jest to spowodowane m.in. tym, że ta woda się tam zbiera, jest na liście niszczony, pojawia się tam nekroza. Nekroza, czyli zamieranie. Komórki robią się brązowe, ciemne, czarne. To jest właśnie miejsce, w których doszło do nekrozy. Taki liść tak naprawdę w tym miejscu jest martwy. Może nam się to również objawiać. Nie mam niestety zdjęcia, natomiast było takie zdjęcie na jednej z grup na Facebooku, jak również inna osoba na Instagramie to pokazywała. I to było w obu przypadkach na liściach Philodendrona melanochryzum, że oskórek na liściu nam się oddzielił, zrobił się taki bąbel w środku wypełniony wodą. To się zdarza w momencie, kiedy ta woda nie rozlewa się po wszystkich komórkach, tylko jest jej na tyle dużo, że zaczyna niszczyć komórki i rozdziela nam warstwy. W momencie, kiedy rozdzieli te warstwy i zrobi sobie przestrzeń, zaczyna się tam zbierać. Możemy przebić taki pęcherz i usunąć tą wodę, natomiast miejsce, w którym ta woda się zebrała, najprawdopodobniej zacznie nam ostatecznie gnić i zamierać, dlatego że tej wody było nam za dużo, doszło do zniszczenia struktur. Roślina po prostu może tą część zniszczyć, może równie dobrze zniszczyć całego liścia. Edema może być odwracalna, ale nie musi. Jeżeli te zmiany są małe, jeżeli te zmiany ograniczają się tylko do mokrych plam od wewnętrznej strony liścia, nie widzimy nic z zewnątrz, nie mamy żadnych przebarwień, nie mamy pęcherza, to taka zmiana może być odwracalna. Co w takim przypadku należy zrobić? Należałoby zmniejszyć wilgotność otoczenia, żeby umożliwić roślinie transpirację bądź zmniejszyć temperaturę. I chciałabym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Opuchlizna wodna nie równa się przelanie. Opuchlizna wodna równa się zaburzenie gospodarki wodnej. To jest różnica, dlatego że nawet w momencie, kiedy przelejemy tą roślinę, ona może sobie poradzić, jeżeli inne czynniki będą sprzyjające, ona to wytranspiruje, wygutuje, będzie w miarę porządku, ewentualnie zrzutną jakieś dolne liście, ale nie pojawi nam się opuchlizna wodna. Natomiast w momencie, kiedy te warunki nie będą spełnione, ta opuchlizna się pojawi. Co mam na myśli, mówiąc, warunki będą niedogodne? Będzie ciepło,
będzie jasno i będzie bardzo wysoka wilgotność dookoła roślin. Idealne warunki mamy na przykład w szklarniach, w pomieszczeniach, w których mamy bardzo wysoką wilgotność od nawilżacza, plus mamy doświetlane rośliny. Co robić, żeby do tej opuchlizny wodnej nie dopuścić? Jaką prewencję zastosować? Powiem Wam, co ja robię w swoim przypadku. Przede wszystkim, kiedy są upały, kiedy mamy lato i na zewnątrz jest ponad 30 stopni, często w naszych domach ta temperatura dochodzi prawie do 30 stopni. Tak jak Wam mówiłam, aparaty szparkowe przy 30 stopniach i więcej zaczynają się zamykać, ta respiracja nie jest efektowna, więc ja w dniach letnich rośliny podlewam albo rano, albo wieczorem na noc. Zazwyczaj jest to wieczorem na noc, ja ogólnie jestem fanką podlewania roślin na noc, lubię to robić. Kolejna sprawa. I teraz już przez cały rok, nie tylko w lecie. W momencie, kiedy podlewam rośliny, wyłączam nawilżacze. Po pierwsze, podlewanie już nam podniesie wilgotność. Po drugie, w momencie, kiedy spadnie troszeczkę wilgotność powietrza, ta roślina będzie mogła sobie poradzić z ewentualnym nadmiarem wody, będzie mogła to wytranspirować czy wygutować. I ostatnia rzecz, w momencie, kiedy pogoda na zewnątrz na to pozwala, około godziny po podlaniu uchylam okna i pozwalam, żeby spadła wilgotność, żeby napłynęło świeże powietrze, żeby te rośliny mogły transpirować i mogły się tego nadmiaru wody po prostu pozbywać. Z mojej strony to było wszystko. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, czegoś nie zrozumieliście, piszcie, bo uważam, że jest to jeden z trudniejszych tematów do przedstawienia, ponieważ to nie jest sucha teoria, tylko to jest jednak omawianie mechanizmów, które trzeba zrozumieć. Trzeba zrozumieć ciąg przyczynowo-skutkowy, żeby wiedzieć, na czym to polega. Więc jeżeli coś przedstawiłam niewystarczająco, nie jesteście czegoś pewni, to pytajcie. Bo tak jak mówię, jest to dosyć dla mnie trudny do przedstawienia temat, bo chcę to zrobić jak najprzejrzyściej, żebyście zrozumieli mechanizm. Bo jak zrozumiecie mechanizm, to bardzo dużo problemów, które dzieją się z rośliną, będziecie mogli po prostu sami zdiagnozować, wyciągając wnioski. Wiedząc, że okej, pojawiła się plama, to nie znaczy, że ja teraz muszę wyjąć z ziemi, przesadzić do suchej ziemi. Nie, przewietrzę dom, wyłączę nawilżacz, przeniosę do pomieszczenia, w którym jest niższa temperatura, będzie lepiej. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Najbliższy film będzie najprawdopodobniej o hormonach w roślinie. Co ciekawe, na moim Instagramie wczoraj poprosiłam Was o propozycje filmów, które chcielibyście na moim kanale zobaczyć. I właśnie jedna osoba mi napisała, że hormony rośliny, jakie one są, jak one zarządzają w roślinie, jak to wszystko z tymi hormonami roślinnymi wygląda. I właśnie uśmiechnęłam się, jak to przeczytałam, dlatego że planowałam następną naukową środę zrobić właśnie w temacie gospodarce hormonalnej roślin. Tak jak wiecie, naukowe środy nie pojawiają się tak regularnie jak inne filmy, ponieważ wymagają one ode mnie dużo większego nakładu pracy i po prostu nie zawsze znajduję na to czas, bo po prostu studia moje są też dosyć absorbujące, jak i życie prywatne, życie domowe. Tak samo ta ponad setka roślin, którą się zajmuję, a czasami też po prostu nie mam chęci i chcę usiąść, mieć wieczór dla siebie, nie zajmować się szukaniem źródeł, opracowywaniem, malowaniem, ustawianiem, przerabianiem filmu, montażem, doładowywaniem tego na YouTubie, sprawdzanie wszystkiego, opisywanie, tagowanie i cała reszta. Po prostu czasami najzwyczajniej w świecie chcę zrobić tylko jeden film w tygodniu, a nie dwa czy trzy i tak to wygląda. Natomiast obiecuję Wam, że następna naukowa środa będzie dotyczyła gospodarki hormonalnej u roślin. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy ona się pojawi. W czerwcu. Liczę na to, że w czerwcu. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy na początku czerwca, czy na końcu. Czerwiec mam też dosyć zabiegany, lipiec też, więc no mam nadzieję, że wpadam teraz powoli w ten rytm więcej niż jednego filmu tygodniowo, że to się utrzyma i tak będzie się działo nadal. Jeżeli film był dla Was przydatny, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo Was do tego zachęcam. Dla mnie to jest olbrzymia motywacja do tego, żeby pracować, zwiększanie liczby subskrypcji, Wasze komentarze, Wasze miłe słowa. Również na Instagramie dostaję od Was bardzo dużo wiadomości o bardzo miłej treści, że jakby doceniacie to, co robię, że bardzo dziękujecie, że dużo się uczycie z tego i że czasami po prostu jest to przyjemne do tego nawet, żeby posiedzieć przy kawie, co mnie bardzo motywuje do działania, bardzo mnie to buduje i po prostu powoduje, że się uśmiecham. A czasami jest to, jak wiadomo, potrzebne, bo na przykład, nie wiem, coś mi z rośliną idzie gorzej, mam gorszy dzień, a dostaję taką wiadomość i od razu jakby jestem pełna sił. Przepraszam za przedługie zakończenie, ale właśnie taka dzisiaj jestem jakaś taka w miarę zadowolona. W sumie nie zadziało się nic jakiegoś wielkiego jednego, tylko kilka innych małych rzeczy się na to złożyło. Dzisiaj jest dzień mamy, wszystkim mamom składam najserdeczniejsze życzenia. Mamom dzieci, małych ludzi. I mamom roślinnym, i mamom zwierzęcym składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam dużo cierpliwości, dużo siły i dużo uśmiechu na co dzień. No i zdrowia oczywiście.
Mojej mamie również, a jej życzenia dzisiaj składałam. Życzę Wam pięknego tygodnia, do zobaczenia w piątek. Wtedy najprawdopodobniej pojawi się film pod tytułem Ulubieńcy Maja, bo kwiecień przeskoczyłam, więc będzie co pokazywać. Trzymajcie się, pa!